JD. Buła z krewetką mnie rozjebałeś, napisał. Dosłownie. Gdzie? Generalnie waży to trochę. To jest twój pomysł na tą całą knajpę? Ty to wszystko sam budowałeś? Pomysł po prostu ma zagrać. Siemanko! Przywitaj się, Jasiu. Siema, siema. Dzisiaj jesteśmy w mniejszym składzie, czyli w takim samym, ale nie ma Remola z nami, tak? Słuchajcie, Remik chory, zastępuje go Jasiu. Jasiu już był u nas na filmach. Też łysy. Także godny go zastąpi. Słuchajcie, długo, długo zastanawialiśmy się, co dzisiaj wam pokazać na odcinku. I trafiliśmy gdzie? Do złomu. Na złom, dokładnie, na złom. Słuchajcie, trafiliśmy na jedną dziwną opinię i w ogóle na ten dziwny lokal właśnie przez to, zobaczcie. Ta opinia jest bardzo dziwna, podobno miejsce, w którym można dostać świetne burgery, bo jakby nie patrzeć, 4,9 to jest zajebista opinia. To my chyba nigdy na taką nie trafiliśmy. Słuchajcie, burgery ze złomowiska? Chodźcie, sprawdźmy jak to wygląda, bo dlatego... Dlatego idziemy, dobra. Chod do furtki na złom. Nie, że... złomcarlos.tk. No czekaj, no to wchodzimy. Sprawdźcie, sprawdźcie. A, że jakiś kot ma klucz do furtki. Na złomowisku są koty, to się zgadza. Mamy złapać kota i on ma klucz do furtki. Jestem na jakiejś stronie. Nie? Dobra. A, czyli nie każdy tu może wejść, słuchajcie. No to wygląda. No. Elitarne miejsce dla złomiarzy. Dla złomiarzy. Mam kot, ale dosłownie koty. A kot masz, to mamy kody do bramki. Dzisiejszy kot, ale zobacz jaki no to mówiłem tej, jeden, że trzeba złapać kota. Jest. Wchodzimy tej. Wyjeżdżamy. Generalnie to jest strasznie, co? Trochę strasznie jest, jak bo się zobaczcie, wchodzi? Jeszcze i są śmietnik i ten, bardzo ciekawe miejsce. Szczerze, jak tu kupuj na meliny w lesie. O, jest to. Jaki klimat tutaj. No to w takim miejscu rzeczywiście nigdy jeszcze nie byliśmy. I ciekawe, czy ktokolwiek z poznaniaków tu był, nie? No, myślisz, że to jest znana knajpa w Poznaniu? Nie wiem, ale na pewno podajemy im tutaj lokację. Wpadajcie do złomu i sami to przeżycie, bo pierwsze odczucie jest, kurde. Kozackie. Kto pamięta takie odkurzacze tej? Moja babcia takie miała. No. Ej, ale moje pierwsze odczucie to tak jak za dzieciaka się robiły jakieś bazy. Remo? No hej, my już jesteśmy w tej knajpie, przywieź ci coś? Rosie, przecież ja ci kurde mówiłem, że jestem chory. Ja wiem, że tam są jakieś wypasione te hamburgery, jakieś po prostu wielkie, nie wiem co jeszcze, ale no dajcie sobie spokój, ja nie jadę, muszę wyzdrowieć. Weźcie Jacha, Jachu niech się tam naje, bo kurczę, coś słabo wygląda, Mikiemu też coś daj, bo potem mówi, że chodzi głodny, a ty widzę kochany, pamiętaj, kawkę kupuj, bo to jest najlepsza kawka, małe paki, duże paki, jakie chcesz. Trzymajcie się. Zdrowiej, na razie, pa, pa. To jest totalna miejscowa, jak właśnie za dzieciaka. Czekamy, aż otworzą kuchnię, a wam pokażemy teraz cały ten lokal, okej? Słuchajcie, co by nie mówić o knajpie, nie? Nie przychodźcie tutaj w białych ciuchach, nie? No może nie są zagaty, no, meble. Ani z Ikei. No. Także można się ubrudzić. I uwaga na pokrzywy. Zobaczmy w ogóle, co tu możemy zjeść, bo po to przyszliśmy przecież, nie? Zobaczyć wyjątkowe miejsce i czy tu dobrze karmią. To jest chyba miejsce, gdzie możesz sobie wybrać albo dodać jakieś dodatki. Takie mam wrażenie, taka karteczka z dodatkami. A i ty musisz wymienić nożyczki ze sobą i wyciąć to? Nie, chyba nie, zaznaczasz nie jest tak, że wybierasz takiego specjala, że se sam składasz go od początku. A może to bo tutaj masz pokazane wszystkie po kolei opcje, jakie możesz wybrać. Okej, okay, czyli okay. Na przykład chcę wege, to wykreślam mięso no. I se tworzę burgera wege. Chcę mięsnego... Nie, wykreślasz se. A, okej, okay, to są już takie... No, ktoś zrobił, tak? No tam. Takie gotowce, aha. Dobra. A, tam są gotowce. Tam już są tacy, co se wiatr wow. Okej. Okay. Okej, a tu mamy... To się dotyczą tu wszystkiego, więc co sobie nie zaznaczysz, to masz 35 burger, możesz mieć bacon, ser, wszystko. Okej. Okay. A, okej. Okay. Tu są dodatkowo płatne, tutaj wybierasz jeden zadychę. A który jest wasz najlepszy burger? Znaczy, no ja tam nie wiem mięso jako tako, jem bacon, a ten jest mięso i to jest mój ulubiony. A, bacon to nie mięso. Tu mój ulubiony. Mój ulubiony? Mój ulubiony. A, okej. Okay. Ty nie ma mięsa, tylko bacon. Tylko bacon jest, tak? No. To jest twój pomysł na tą całą knajpę? No. Ty to wszystko sam budowałeś? No.
niesamowite. Pomysł po prostu masakra. Kurczę, zobaczcie tej. To chodź, tam właśnie robi te burgery. Wpisane karteczki się wrzuca. Aha. Płaci się po jedzeniu, picie można brać z lodówki. Możemy kartą płacić? Można płacić. Możemy kartą płacić, pięknie. Picie z lodówki. Zobaczcie, to są zjedzone burgery. Od ilu lat jesteście? No, przybiałem lokal wcześniej na Kościelnej, ale spalił deweloper. Aha. Coś często ostatnio bywamy w takich lokalach, które się często palą. Dziwne. I co? I teraz to będzie chyba w 10 lat przyszłego. 10 lat. To długo, 10 lat. Nagramy wam to, jak będziemy wrzucać. Dobra. I chodźcie, wybierzmy coś do jedzenia, okay. Nie? Ej, czekajcie, wezmę też swoją karteczkę. Ty, klimat taki, kurcze. Kurcze gruby, taki melanżowo gruby, bym powiedział, co? Jakbyśmy gdzieś byli w Teksasie, nie? I trafiliśmy na tej... Na serio, stary? No, szczerze? Stara stacja jeszcze powinna być. Stara stacja taka. Burgery, żeberka. Szczerze, jakbym tu przyszedł wieczorem z kobietą na przykład, to ja bym się bał. Nie, no bo to, ja to nie bał. Jest miejsce, że idziesz na randkę elegancką z kobietą. Nie, trzeba tu przyjść w nocy. No. W następnym odcinku połączymy się z duchami. No, ale to mam już telefon tutaj, żeby zadzwonić. Dobra, słuchajcie, my dzisiaj wybierzemy burgera z ich listy po prostu, z ich smaków, które oni tutaj sami tworzą. Sam szef w ogóle. To jest masa. Tak, bo to na kuchni to był sam szef. Czyli on 14 lat robi ta jeden. I on zbudował tutaj, słyszeliście zresztą wcześniej, nie? No. Dobra, bo ta opcja mi się wydaje, to jest bardziej taka zabawa z dzieciakami, jak się przyjdzie, co? No, z dzieciakami tutaj. Ale chociaż dzieciaki by się tu dobrze bawiły. Patrzcie, tu jest na przykład mielony w mlecznej z cebulą. A co to jest ta mleczna? To jest mleczna zupa? Nie, mleczna buła. Buła taka, no. Taka gładziutka. Zwykła buła. A buła, dobra, bo już myślałem, jak to chyba w misiu było, nie? No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia. Talerz mlecznej zupy tej, te sztuczce na łańcuchu, nie? No, było. Ale tu jest klimat takiego łańcucha, ja, właśnie. Tuszak, dwa mielone z bekonem, cebulą, cheddarem, emmentalem, brie. No to jest zajebiste. Ja biorę tuszczaka, zaznaczam. Dobra. A ty, Jasiu, zaznacz... Mięsnego jeża? Tak, mięsnego jeża. No to ja wezmę, słuchajcie, łagodnego klasyka, ale z dodatkiem... Czocher weź. Łagodny klasyk, jest tutaj ser. Dobra, ja biorę łagodny klasyk. I słuchajcie, Jasiu, ile mówisz, ile to wszystko ma kalorii? Tutaj też 40. No ile to jest? Wszystko ma kalorii. Wszystko. Czekaj, 3 burgery, 2 petardy. No. 2500 kalorii obstawiam. Dobra. 5000 kalorii. Wrzucamy zamówienie. Dobra. Jedno. Szefie, wkładamy zamówienia. Podpisane? No. Tak. Są podpisane, wszyscy daliśmy jedną grupę 40. Bo jesteśmy na jednym stoliku. Tak, jemy po prostu razem. A mam pytanie jeszcze. Nie wiem, czy będziecie wiedzieć. Zobaczcie te burgery, ile to może mieć kalorii wszystko razem. A zobaczcie, jakie wybraliśmy. Ile? Z dwa koła sam tuszczak będzie miał, nie? Lekko. Lekko, no. Najbardziej mi się podoba tuszczak. Tak? Ale z nazwy czy ze smaku? Ja nie wiem, bo nie wiem. On nie mięsa. Byliśmy tylko zamówić, nie? Było pusto w knajpie. No. I nagle i odwracamy się. 20 osób. I jest 20 osób. Cały czyli to, dwie ogromne czyli ta miejscowa jest mega znana. Dobra, słuchajcie, czyli co? Ja wygrałem, bo szef kuchni, majster, nie? To szef kuchni, nie? Czy tak. Mechanik, bo ja nie wiem już. Oby nie wiadomo. A mechanik, szef, on tam z wiartarką stał, widzieliście tego gościa, no. No to jest. Jaka pieprzniczka. Można zobaczyć? Jaka pieprzniczka. On powiedział, że każdy burger ma co najmniej... No, z tych dużych. Po 2000 kalorii, czyli ja jestem najbliżej, no. Miki powiedział 4000, ale to nie, to daleko. Tak, masz przebiłeś ty mnie, jesteś ty najbliżej. O, wstawcie w komentarzu, ile wy najwięcej kalorii jesteście w stanie zjeść. I napiszcie nam, gdzie jeszcze są takie unikatowe miejsca tej. Bo jesteśmy ciekawi. Pojedziemy zobaczyć i pokażemy wam je. Dobra, a ciekawe jak opinie, nie? Przeczytamy opinię przed tym, zanim my wydamy tą opinię, nie? Bo samo miejsce specyficzne, trzeba powiedzieć, nie? Jest specyficzne, no. Ale opinii... Jest mega full dobrych po prostu, nie? Dlatego jestem ciekawy. O, Carlos niczym współczesny człowiek renesansu zaprasza do swojego świata, który jest wykonany na bardzo wysokim poziomie. A, okej. Okay. Czyli ludzie oceniają miejsce też. Czyli bardzo tak, i ten wystrój się ludziom naprawdę bardzo podoba, no. No jest tu, ale stary, nigdy nie byłem w takim w ogóle miejscu nawet w życiu, wiesz. Chyba nawet na złomie to tak wygląda. Ale powiem ci, że, no powiem szczerze, nie? Niektórych może to odrzucać, nie? Trzeba być naprawdę uzdolnionym człowiekiem, żeby ze złomu zrobić sztukę. I to funkcjonalną na tyle, żeby na niej siedzieć na przykład, nie? Smaki, które tam spotykamy, zaskakują swoją nietypowością połączeń i każdy miłośnik burgerów znajdzie coś dla siebie.
rzeczywiście nazwy tych nazwy i no wypisane są produkty w tym menu i rzeczywiście, rzeczywiście kozak, nie? Tu mamy 3 gwiazdki na przykład, nie? Burgery dobre, ale nie tak jak w opiniach, nie? Czyli tutaj Czerwony Smok nam podważył te wszystkie opinie. A dalej kolejny pisze, najlepszy burger, najlepszy burger, najlepszy burger w moim życiu. Następne. Nic dodać, nic ująć. Najlepszy burger w moim życiu. Idealne. JD. Buła z krewetką mnie rozjeba... goś napisał. Dosłownie. Już są. No, idziemy po burgerze. Czyli teraz my ocenimy to miejsce. Słuchajcie, ja już od razu widzę, zobaczcie. Generalnie waży to trochę. Naprawdę, uwierzcie mi. To jest, jak on się nazywał? Tłuszczak. Tłuszczak, ponad 2000 kalorii, słuchajcie. Nie wiem, czy pokaz jest bekon, jest taki ser, mega dużo sera jest. Są 2 kotlety, znowu bekon, znowu ser. Wszystko oblane takim sosem, cebula jest. Ja mam wrażenie, że to będzie przepyszne, powiem ci. Ale się ciągnie. Ja mam tutaj 3 rodzaje sera, słuchajcie. Przede wszystkim bardzo dobra bułka. Nie jest miękka, jest fajnie opieczona. I jest taka płaska. Zobaczcie, sama buła jest taka płaska, nie? Że mimo tego, że ten burger jest mega ogromny, można go ugryźć. Bo normalnie nie można, nie? No powiedzmy sobie szczerze, nie? Mm-hmm. Jak robią taką wieżę, ja tego nie lubię. Ale widzę, że wszyscy aż nie możemy się doczekać tego gryza. Czekam na swoją naprawdę kolej. Naprawdę. Ale ciągnie ci się ser, stary, to jest niesamowita rzecz. Rzadko kiedy w tych burgerach tak naprawdę ciągną się sery, nie? Dla mnie, ja czuję, że mięsko... Słuchajcie, mięsko jest tylko przyprawione sól i pieprz. Tak mi się wydaje. I to chyba prawidłowo, że to mięso jest tak opalone takim dymem, nie? Mhm. Aha. Mięsko, zobaczymy. Mięsko też, zobaczcie, że mięso jest takie smash trochę, nie? No moje tak, moje jest w ogóle jakiś. Zaraz przejdziemy do twojego. No, bekon jest bardzo dobrze zrobiony, chociaż bekon to nie mięso, nie? Ale bardzo dobre ser. Normalnie mam tu 4 rodzaje sera i naprawdę, rzeczywiście, każdy inaczej smakuje, bo to można wyczuć. Każdy inaczej smakuje, ten na samym dole najmocniej się ciągnie, ja nie wiem, czy wy widzicie. Puszczam normalnie takie samo mięso przepyszne. Nie jest za mocno wysmażone, nie jest też za mało. Ja lubię takie pośrodku eleganckie. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ja się nie dziwię, że tutaj ludzie tak przychodzą, bo ludzie tutaj siatkami wynosili na wynos po prostu. Cebulka, ale cebulka jest taka grillowana, przypalana. O, cebula jest taka przypalana. Nie jest taka surowa, chrupiąca, ale jest taka... O, poczekajcie, pokażę wam ją. O, widzicie? Mhm. Super! Pyszne. Mega dobra, no. Ja pierdzielę, no. To przejdźmy do mięsnego jeża. Wiem, że miały być chipsy. Chipsy widać. Widać mięso. Ty, ale to mięso ma takie... Bo ty masz chyba i jakieś zobacz, mielone. Ono jest jakieś takie po... Bo ono jest siekane, nie mielone, o, stary. A, mięso jest chyba faktycznie siekane. Mocno pieprzne. Mhm. Pachnie to wszystko ładnie. Co tu widzę jeszcze? Ser. Widzę boczek. I to mnóstwo boczku ty masz. Boczku jest mnóstwo. Wiecie co, mi się wydaje, że boczek może tu jest dodawany jako surówka, jako rodzaj surówki. Mój ser się tak nie ciągnie groziego, widocznie mam inny. Ty masz chyba ten halloumi, mm-hmm. Ja go nie mam. Bułeczka fajna, płaska, fajnie spieczona, łatwo się ją gryzie. Przez to, że jest taki ściśnięty, więc praktycznie na raz całego można ugryźć. Zaraz się dokopiemy do mięsa i wyczuwam w środku sos barbecue. Mięsko bardzo mocno pieprzne, na pewno mocno przyprawione też solą. I nic więcej jakichś dziwnych tam przypraw ziół nie czuję. To samo jest u mnie. Pieprz i sól, to samo co powiedziałem, ale zerknijcie jeszcze, sorry, że przerwę. Ja już go połowę zjadłem i teraz widać warstwy, jak ono jest zrobione warstwami fajnie. Uczta na mięso, ciebie że... aż bije taki zapach, no. Serowy, pyszny zapach. Nie do wiem, sera jest ocenię. Mnóstwo w połączeniu z tym bekonem i z tym mięsem. Uczta dla mięsożercy po prostu. Teraz mi się przypomniało. To siekane mięso to jest ten cały rostbef. Tu mam placek, czyli ten mięsny cały kotlecik, tutaj mam boczek, a to był ten rostbef. Nie no, wygląda to smakowicie. A. Rozi, chodź, spróbujemy mu trochę tego mięska. A mogę tak ręką? No zobacz, no, jak ten. No dobra. To jest to? Tak. Mhm. A, rzeczywiście, no. Sam pieprz. Ale dobre. Aha, ale fajnie, no. Chrupkie. Masa sosiku. Wiecie, bo zobaczcie, kochani widzowie, tylko przy przerwie, ja się mówię, jak to śmiesznie wygląda. Przez kurwa tonę śmieci i obok jachu. Ogólny całokształt burgera, pyszny, smaczny, pełno sosu, pełno smaku mięsa. Nie jest jakiś taki, no, nie mogę powiedzieć, że jest suchy, bo nie jest suchy. No, płynie mięsem, sosem, sosem z mięsa, wszystkim. I kompozycja w całości, no taka 8 dla mnie. On nie ocieka, nie jest suchy, ale nie ocieka tłuszczem, nie? Ale twój ocieka sosem czy tłuszczem? No ja sosem mam... bardziej. Nie, to jest tłuszcz bardziej. To jest tłuszcz? A patrz, a no. Mój nie ma nic tłuszczu, ani grama. Ja mam, słuchajcie, takiego klasyka. Zobaczcie, u mnie nawet pojawia się w końcu jakaś rukola, sałata. Okej. Okay. Jest też podobno cebula. Pomidor jest nawet, ogórek. No, jest pomidor. Czyli zobaczcie, czyli da się zjeść coś z warzywami tutaj. No dobra, ale skosztuję go. Jak już widzicie, wziąłem 2 gryzy, jeszcze nie chcę wam mówić. Burger klasyk, szczerze panowie.
Smakuje tak, jak sobie wyobrazicie klasycznego, pysznego burgera na sosie barbecue. To jest właśnie to, sos barbecue podkreśla cały ten smak tego mięska. U mnie to mięsko nie jest takie pieprzne, chyba przez to, że mam ogórka. Czyli dostanie jest takie do wzięcia w rękę, idziesz sobie i jesz, nie? Mój to jest najbardziej podstawowy taki amerykański burger, chyba jakiego można zjeść. I wiecie, co mi się podoba, że to mięso jest takie pół na pół, jeżeli chodzi o grubość. Nie jest ani grube jak w takich normalnych burgerowniach, że dostajesz takiego kotleta i od razu czujesz tego kotleta tak mocno, tylko jest takie właśnie trochę smashed, nie wiem, to się tak mówi na te burgery, które są tak rozjechane, a jednocześnie jest dosyć, jest takie do najedzenia się, nie? U mnie też się pojawia normalna, świeża cebula, mam wrażenie, że te warzywa, sałatka, wszystko jest świeże, ciężko powiedzieć, bo oczywiście od ciepła burgera się zrobiło to wszystko spłaszczone. Ja daję, słuchajcie, też 8-9 na 10, pyszny burger, przepyszny. Ale zobaczcie te frytki, bo ja już spróbowałem i smakują jak w maku. Frytacy widać, że chrupiące, nie? Posolone już są. I mamy ten fajny sos, który wzięliśmy jako łagodny. Co to za sosik? To jest takie musztarda, czosnek, coś jeszcze? Taki keczupowo-musztardowo-czoskowy. A, okej. Okay. Zaremola to trzeba tak robić. Czekaj, zaremola to tak. O kurczę, jakie chrupiące! Fajny sosik, no. Wstępnie frytki są już posolone, więc nie musimy nic już grzebać. Ale nie, mało. Nie? Nie, no mało nie jest dużo. I tutaj nie boją się, mam wrażenie, do czego. Znaczy, my trochę już wcześniej podjedaliśmy, byliśmy głodni. Aha. Ale ogólnie frytki są fajne, bo są chrupiące. Nie są jakieś takie przeciągnięte olejem. No i takie fryty dostajesz za 10 zł, a fryty bez sosu za 5. Co by nie mówić, klimat wyjątkowy. Na pewno miejsce warte zobaczenia. Ciekawe, interesujące i niepowtarzalne. Tak, co do smaków, wszystko było bardzo dobre. Bardzo duże, nie do przejedzenia wręcz. Ja zjadłem, ale Jasiu, ja się nie dałem rady. Ja Mikołaj, nie lubię marnować jedzenia, to ja zostawiłem może małego gryzka, bo już się zająłem frytkami, nie? Dostaliśmy paragonik, słuchajcie, za wszystko 200 zł. Czy to dużo otrzymało? Mój burger na przykład kosztował 60 zł. Mój 70, ale 70. To był nasz świadomy wybór. Wiedzieliśmy, ile zapłacimy. No i powiedzcie, co mieliście w środku, bo ty jednak miałeś mięsa. Tak. Rzeczy było mnóstwo. Patrząc na sytuację, jaką mamy, ile co wszystko kosztuje. Masa mięsa, masa sera. Tak, no, wszystko to są najdroższe składniki przecież w burgerze. Rzeczywiście cena może przerażać, ale jak podliczyć to wszystko, to jest warte swojej ceny i tyle, nie? Także zapraszamy do tego lokalu. Przyjdźcie zobaczyć. Ale pamiętajcie, załóżcie długie spodnie, żeby sobie nóg nie poharatać. I czeka was dużo atrakcji w środku. Tak, a wy napiszcie, czy znacie jeszcze gdzieś takie wyjątkowe miejsca. Dajcie tam cynka. Elo, pozdrawiam. Siema.